I jest ósma, jest Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Są najnowsze fakty RMF FM. Chciał zaatakować jedną z komend policji na Dolnym Śląsku. Przygotowywał pas szachida. 18-latka zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dowód osobisty w telefonie od dzisiaj w wielu sytuacjach tak samo ważny jak plastikowy. Wracamy do zmian w e-dokumentach, a potem poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego jest Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Jedna z komend policji na Dolnym Śląsku miała być celem ataku terrorystycznego, jaki planować miał zatrzymany przez ABW 18-latek, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Jak wiecie z faktów, podejrzany usłyszał w Dolnośląskim Wydziale Prokuratury Krajowej zarzuty, za które grozi 10 lat więzienia. Krzysztof ponownie z nami w faktach, z nowymi informacjami w tej sprawie. Krzysztof, jak miał wyglądać ten zamach? Jak się dowiedziałem, 18-latek nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do formy ataku. Wiadomo natomiast, że miał do niego użyć materiałów wybuchowych. Wiele wskazuje też na to, że w grę wchodził atak samobójczy. W domu podejrzanego, przypomnę, znaleziono elementy do wykonania tak zwanego pasa szachida. Odkryto też dowody, że zbierał informacje, jak takie urządzenie skonstruować. Młody mężczyzna inspirował się działalnością ISIS. Jak się dowiedziałem, nieoficjalnie zanotowano jego kontakty z przedstawicielami państwa islamskiego. Wiadomo też, że w końcu zeszłego roku przeszedł na islam. Podejrzany decyzją sądu trafił już do aresztu. Według sądu jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez 18-latka zarzucanych mu czynów. Teraz w faktach wracają e-dokumenty. To jest dopiero początek dużej zmiany. Tak zapowiada minister cyfryzacji. Dzisiaj weszły w życie przepisy o aplikacji mObywatel 2.0. Dowód osobisty w telefonie jest już pełnoprawnym dokumentem tożsamości. W porannych faktach teraz Maciej Sztykiel. Dzień dobry. Można skorzystać z e-dokumentu w wielu miejscach, a co jeżeli ktoś nie będzie chciał uznać naszego cyfrowego dowodu osobistego? No, nie ma takiej możliwości, mówi mi minister Janusz Cieszyński, no bo właśnie o to go pytałem. Zgodnie z prawem mObywatel jest już od dzisiaj pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym tożsamość, tak samo jak dowód osobisty. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, może zajrzeć do ustawy, ale myślę, że o tym będzie głośno. Myślę, że ta świadomość bardzo szybko się przedostanie do wszystkich Polaków i nie będzie z tym żadnego problemu. No, trzeba pamiętać, że dowodem osobistym z aplikacji mObywatel nie przejedziemy granicy, a do końca sierpnia również w bankach będziemy potrzebować tego plastikowego dokumentu. Nowa wersja aplikacji mObywatel jest już do pobrania na telefony. Aby się zalogować, trzeba mieć założony profil zaufany. Więcej na temat mDowodu znajdziecie na rmf24.pl. Sejm uchwalił ustawę o systemie kaucyjnym. Kaucją objęte zostaną butelki PET o pojemności do 3 litrów, szklane do 1,5 litra oraz opakowania metalowe do 1 litra. I o tym systemie nasz reporter Mariusz Piekarski rozmawiał z wiceministrem klimatu Jackiem Ozdobą. Będzie to oznakowanie, tak jak w tej chwili na niektórych butelkach jest, że system kaucyjny funkcjonuje. Ma być to wyraźna forma informowania konsumenta o tym, że butelka jest możliwa do zwrotu bez paragonu, na przykład poprzez automat, ale ustawa nie określa charakteru, czy to będzie automat, czy też inna forma, z uwagi na to, że nie chcemy od góry decydować, co jest najlepsze dla przedsiębiorców, to oni zdecydują. Sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów będą miały obowiązek ode mnie przyjąć butelkę PET po tej oranżadzie? Jeżeli mają ją w produkcie, tak. Jeżeli na przykład na półce tego sklepu jest dana oranżada X bez nazwy, czy też piwo, jakiś browar, i chce pan oddać do tego sklepu, a to sklep będzie powyżej 200 metrów, to będzie miał obowiązek przyjąć. Mniejsze placówki handlowe będą mogły przystąpić do programu dobrowolnie. Ale na razie jeszcze spokojnie. Zgodnie z projektem system kaucyjny ma zostać wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 roku. Czas na rozmowę w faktach RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, moim gościem jest Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy do czynienia z przesuwaniem się naszego kraju na wschód ze standardów zachodnich i europejskich do standardów wschodnich, rosyjskich i białoruskich. To jakaś alternatywna rzeczywistość, panie redaktorze. No nie, to są słowa Ryszarda Czarneckiego w 2014 roku w Parlamencie Europejskim, kiedy mówił o wyborach nadchodzących wówczas. No i tak, i proszę pamiętać, że wówczas 30% głosów było nieważnych w tamtych wyborach i ani Rada Europy, ani OBWE nie kiwnęły palcem, ani Parlament Europejski. Ale OBWE mówi, że w poprzednie wybory wprawdzie były demokratyczne, ale nierówne. Mówi oczywiście o wyborach, które odbywały się poprzednio, prezydenckich. Cokolwiek miałoby to znaczyć, trzeba pamiętać, że dzisiaj OBWE jest organizacją, w której jest Rosja, jest Ukraina, jest Białoruś,
co oznacza, że istnieją poważne wątpliwości. Ale politycy PiS-u uczestniczą w misjach OBWE, przypomnę, tak, jeżdżą w różne miejsca i kontrolują inne wybory. Tak, no jeżeli to jest zła organizacja... Od tego jest ta organizacja właśnie, żeby zajmować się kontrolą wyborów, wydawaniem raportów, ale trzeba pamiętać, że ta organizacja w przeciwieństwie do Rady Europy nie pozwoliła sobie na wyrzucenie Rosji. Rosja została wyrzucona z Rady Europy. No, ale jeżeli sobie nie pozwoliła, to politycy PiSu nie powinni z nią jeździć. No tak się zdaje. Jeśli to jest zła organizacja, nieodpowiednia, to nie powinniście z nią jeździć, a jeździcie. Panie doktorze, no to też takie dziecinne rozumowanie. Jesteśmy członkami wielu różnych organizacji międzynarodowych. Ja nie mówię, że nie możecie Rady być Europy, członkami, OBWE, tylko że nie należy jeździć ONZ-u. Z misjami obserwacyjnymi. Wie pan, no i... Rada Europy i OBWE są takie organizacje, których celem jest obserwacja wyborów, ale też trzeba pamiętać, że są tam przedstawiciele partii politycznych, parlamentarzyści z różnych rodzin politycznych i w dużej mierze są to grupowania, gdzie przewodzą po prostu Niemcy, tak? W Parlamencie Europejskim... To Niemcy czy Rosja i Białoruś? To jednak jest pewna różnica. Panie redaktorze, zależy z jakiego punktu widzenia. Ja chcę tylko powiedzieć jakby jedną rzecz. Te wszystkie organizacje są organizacjami jakby międzynarodowymi, ale też są politycznymi organizacjami. To wszystkie tak organizacje międzynarodowe mają. Tak, dlatego że tam są przedstawiciele różnych krajów, ale też różnych formacji politycznych. No, na dzień dzisiejszy mamy takie skrzywienia, powiedziałem, lewicowo-liberalne w tych organizacjach. No to trzeba może przesunąć te skrzywienia. Potem sami też zapraszaliście czasem. Myślę, że to wyborcy dokonują pewnych korekt i w najbliższych wyborach w wielu krajach dojdzie do tych przesunięć. Mam wrażenie, że jak wy informujecie Parlament Europejski o nadużyciach, to jest dobrze. Jak Platforma o tym informuje, to jest źle. I to mi się nie podoba. Mam takie wrażenie, że po prostu to jest trochę moralność Kalego, żeby posłużyć się naszym słynnym noblistą. No to jest pana ocena. Myśmy tylko i wyłącznie raz alarmowali Parlament Europejski i organizacje o nieprawidłowościach w wyborach w 2016 roku, gdzie rzeczywiście później stwierdzono, że ponad 30% głosów było nieważnych. No, ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy Platforma poinformowała po wyborach prezydenckich, to również Parlament Europejski i również stwierdzono pewne nierówności w procesie wyborczym, więc też przyznano rację Platformie. Wie pan, w każdym kraju dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości, w każdym. Czyli w Polsce też. O charakterze mniejszym czy większym. Finalne pytanie jest następujące. Czy te nieprawidłowości, mniejsze czy większe, mają wpływ na wynik wyborów? I oczywiście w Polsce w 2016 roku w wyborach samorządowych można odnieść wrażenie, że to miało wpływ na wynik wyborów i nikt palcem nie kiwnął. Natomiast na dzień dzisiejszy, no panie rektorze, no jesteśmy krajem w ramach pewnej rodziny europejskiej i rzeczą naturalną jest, że będą tu przyjeżdżały misje obserwacyjne. No, Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Radia RMF FM. Żegnamy się już z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 na naszej stronie internetowej rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Panie ministrze, zawiesicie ustawę o powołaniu komisji weryfikacyjnej do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Oczekuje tego Parlament Europejski. Przynajmniej zawiesicie, nie mówi skasować. Chyba, no trudno zawieszać ustawę, która została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta. No, mamy odpowiedni tryb ustawodawczy, mamy konstytucję. Ale Polsce grożą kolejne kary. Ale niech pan wskaże mi podstawę prawną zawieszania ustawy. Apel, to znaczy wie pan, jeżeli można ją zmodyfikować po tygodniu od obowiązywania, prezydent ją podpisuje, a tydzień później mówi, jednak trzeba pewne rzeczy zmienić, to naprawdę można zmienić wszystko. No tak, ale nie można ustawy zawiesić. Nie ma takiej podstawy ustawodawczej. Można jej nie procedować dalej i nie powołać komisji. Wie pan, no to już są jakby... Nie sądzę, żeby to w świetle przepisów było możliwe, no bo wie pan, z drugiej strony jest odpowiedzialność osób za niewykonywanie ustawy, prawda, która przecież obowiązuje. Czyli co, będzie powołana i to w najbliższym czasie, ta komisja? Mamy prawo i to prawo musi być wykonywane. Komisja, wie pan, pojawiają się takie głosy, panie ministrze, także z wnętrza PiS-u, nieoficjalne oczywiście, że ta komisja przynajmniej przed wyborami tak naprawdę nie powstanie. I pan, jest mi trudno to dokonać takiej oceny, czy tak się stanie, czy nie, dlatego że rzeczywiście mamy niewiele czasu już do wyborów, prawda? No wchodzimy już w okres, powiedziałem, prawie że wakacyjny, za chwilę ruszy kampania wyborcza, więc rzeczywiście... No jest mi tutaj ciężko przewidzieć, czy ta komisja będzie w stanie w ciągu tych najbliższych 2 miesięcy skutecznie się zebrać i przygotować raport. Jeszcze musicie przegłosować Senat, który też przecież będzie głosował. No więc rzeczywiście kalendarz do wyborów jest tak skonstruowany, że
będzie to trudne. Jednym słowem komisji nie będzie, no bo się nie da tego zrobić. No to już będzie zależało od determinacji. A jest w Prawie i Sprawiedliwości determinacja, żeby jednak tą komisję przed wyborami powołać? Pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że panie rektorze, i w pana interesie, i w interesie całego społeczeństwa jest to, żebyśmy mieli wiedzę i poznali, jakie były mechanizmy decyzji politycznych sprzyjających Rosji w poprzednich kadencjach Sejmu. No ale możemy to zrobić po wyborach. Jeśli taka będzie wola polityczna. No to znaczy, że zakłada pan, że nie wygracie wyborów. Nie zakładam, że wygramy wybory i że wynik będzie dobry, natomiast ja chciałbym, żeby ta komisja przygotowała raport, bo takie raporty powstały innych krajach, chociażby do Francji. Ale w ciągu 2 miesięcy, nawet w ciągu miesiąca nie da się przygotować poważnego raportu. To prawda, to nie będzie łatwe, ale zakładam, że ustawa przewiduje takie instrumenty, która umożliwi efektywne procedowanie w najbliższych tygodniach i miesiącach. Panie ministrze, to znaczy, jaka by to nie była ustawa, ludzie mają pewną wydolność, członkowie komisji mają wydolność i do 17 września, jak miało być, albo nawet do końca września, ludzie w ciągu 30 dni nie są w stanie przekopać się przez wszystkie dokumenty. To prawda, więc poczekajmy na rozwój wydarzeń. Przejdźmy do NATO. Wielkiego sukcesu, jak się zdaje, nie było na tym szczycie w Wilnie. Dla Ukrainy wielkiego sukcesu, a to za tym idzie także dla Polski. Wie pan, ja myślę, że ten szczyt oczywiście nie był przełomem, natomiast proszę zwrócić uwagę, że Ukraina brała udział w szczycie. Bardzo wysoko postawiono poprzeczkę. Zełenski postawił tą poprzeczkę za bardzo wysoko. Oczywiście, że za wysoko. No nie powinien tak licytować? No to jest, wie pan, gdy się domaga kraj, który jest w stanie wojny, przyjęcia do NATO, no to wydaje się, że rzeczą jakby chyba oczywistą było to, że szereg krajów powie, że no przyjmiemy was, ale po zakończeniu wojny. W przeciwnym przypadku oznaczałoby to, że NATO będzie w stanie wojny. Tak, tylko że ta teza oznacza również tyle, że Rosja usłyszała, tak długo jak długo będziemy prowadzić jakieś działania wojenne, tak długo Ukraina będzie poza NATO. Ale z drugiej strony Ukraina uzyskała deklarację pewnej ścieżki do NATO, uzyskała informacje o potężnym wsparciu wojskowym, militarnym oraz finansowym. No i usłyszała od ważnego brytyjskiego polityka, ministra obrony narodowej Wielkiej Brytanii, że NATO nie jest Amazonem. Jakby ja nie pochwalam tego typu wypowiedzi, bo trzeba pamiętać, że jednak perspektywa kraju, który walczy o przeżycie, ludzi, którzy giną, żołnierzy, którzy giną, rodzin, które giną, milionów Ukraińców, które musiały pojechać na emigrację, jest inna niż perspektywa bezpiecznego kraju, jakim jest Wielka Brytania dzisiaj. Pyta, jak gwarancje państw G7 wystarczą Ukrainie na ten czas, do końca wojny? To jest bardzo ważne, panie rektorze, że cały skonsolidowany Zachód, świat transatlantycki jest po stronie Ukrainy. I po stronie Ukrainy, i też przeciwko polityce Rosji. To jest niezwykle ważne, bo Polska nigdy nie była w takiej sytuacji. No tak, dla Polski to jest oczywiście ważne, bo w końcu mamy za sobą także państwa zachodnie. I tak, to jest absolutnie nowa sytuacja, która może być przełomem i będzie przełomem, i tak to wszyscy odbierają na świecie, przełomem geopolitycznym. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone też są w okresie za chwilę wyborczym i to, co dzisiaj Joe Biden obiecał, to jutro jakiś inny prezydent, być może Donald Trump, może wycofać. Pożyjemy, zobaczymy. Na dzień dzisiejszy jest administracja prezydenta Bidena, który bardzo mocno wspiera Ukrainę. Ale w tej sprawie był miękki, jednak wydawało się, chyba i Polska, i państwa nadbałtyckie liczyły, że w tej sprawie Joe Biden będzie nieco twardszy. Trudno, wie pan, przewidzieć, każdy kraj ma swoje interesy, to są finanse amerykańskich podatników, także europejskich podatników, i każdy kraj ma swoją dynamikę, swoją perspektywę. Musimy patrzeć na to, panie rektorze, w ten sposób, że każdy kraj prowadzi politykę, która jest najlepsza dla jego kraju, tak? I my dzisiaj nie możemy wchodzić w buty Amerykanów, bo Amerykanie mają swoją politykę, Polska ma swoją politykę, Ukraina ma swoją politykę. Ale niezwykle ważne jest to, co powiedziałem wcześniej, że cały skonsolidowane NATO jest po stronie Ukrainy. Będą w końcu przełomy, niebawem następne szczyty NATO. Pojawią się w końcu twardsze deklaracje, pana zdaniem? Myślę, że tak. No, kolejny szczyt jest w Waszyngtonie, więc poczekajmy, może właśnie prezydent Biden przewiduje jakieś bardziej przełomowe decyzje. Obchody rocznicy rzezi wołyńskiej, 80. Okrągłej Sojusz za nami, można powiedzieć, że rzeczywiście one się będą jeszcze toczyć. Powinno w Polsce powstać Muzeum Rzezi Wołyńskiej?
Myślę, że tak, że to jest ważny, bardzo ważny aspekt historii Polski, do końca też niezbadany. Myślę, że z uwagi na zamknięcie granic, niemożność prowadzenia ekshumacji na Ukrainie i myślę, że my nie możemy odpuścić, podobnie jak w przypadku roszczeń wobec Niemiec, również w tej sprawie musimy być bardzo stanowczy. Dlatego... Ale nie widać tej stanowczości. Rodziny wołyńskie, przynajmniej ich część, bo to oczywiście, tak jak każde środowisko, są podzielone, mocno zarzucają, że w tej sprawie i rząd, i prezydent mogliby więcej. No, deklaracja Wołodymyra Zełenskiego jest łagodniejsza niż deklaracja jego poprzedników. To jest pewien proces, panie rektorze, bo dlatego, że na Ukrainie nie ma świadomości, tam się w ogóle o tym nie uczono w szkole. 5% Ukraińców wie, co się wydarzyło tak naprawdę na Wołyniu. No właśnie, więc to jest pewien proces, więc my musimy prowadzić konsekwentną politykę w tym zakresie. Ważne jest to, że doszło już do tych spotkań, do pewnej ekspiacji, informacja poszła w świat, o tym się mówi na profilach twitterowych, facebookowych, które mają milionowe zasięgi Zełenskiego, była o tym mowa. Więc to jest pewien proces i musimy tu być przygotowani na długą drogę, ale jeżeli będziemy konsekwentni, osiągniemy sukces. A może powinniśmy powołać komisję do spraw trudnych polsko-ukraińskich. Taka komisja kiedyś funkcjonowała z Rosją. Wielkich sukcesów nie miała, ale to niekoniecznie z naszej winy. Ważny jest dialog i na pewno strona ukraińska sobie uświadamia, jak ważna jest to sprawa dla Polski. Widzimy, że na dzień dzisiejszy oczywiście, że przedstawiciele strony ukraińskiej kluczą w tych deklaracjach z uwagi na kult Bandery po prostu na Ukrainie, ale jak powiedziałem wcześniej, każdy krok, który nas zbliża do tego, żeby strona ukraińska poznała tą niechlubną kartę historii OUN i UPA, ale też trzeba pamiętać, panie profesorze, że ten teren był pod administracją, okupacją niemiecką i tam wpływy niemieckie również były. Tak, i trzeba pamiętać oczywiście o skomplikowanej historii UPA, która potem była jednym z głównych elementów partyzanckiej, antysowieckiej. To, co pan powiedział, ważne jest, żeby rozpoczął się dialog, żeby strona ukraińska miała świadomość, co się wydarzyło na Wołyniu i wschodniej Małopolsce. Panie ministrze, dialog żeby... to jedno, ale ekshumacje to jest taka rzecz, tak, która ale, wydaje się zupełnie ale podstawowa. Ale elementem tego dialogu muszą być ekshumacje. 60 tysięcy ciał, prawdopodobnie, jeśli nie Proszę więcej. Proszę mnie nie przekonywać, bo również w mojej rodzinie były takie historie, i uciekała przed UPA z kresu Rzeczpospolitej, więc w mojej rodzinie ta sprawa jest żywa i bolesna. Zwracamy się do wszystkich uczestników kampanii wyborczej o powstrzymanie się od instrumentalizowania Kościoła, które przybierać może formę nieuprawnionego wykorzystania go w partykularnych rozgrywkach poszczególnych partii, napisała Rada Stała. To przemówienie na Jasnej Górze nie było takim użyciem prezesa Kaczyńskiego przemówienie. Ja nie wiem, co było intencją i podstawą tego oświadczenia. Ja chcę powiedzieć, że każdego... Rada Stała powiedziała o tym, jak powinno wyglądać zaangażowanie polityczne zarówno świeckich, jak i duchownych w czasie kampanii wyborczej. To jest stanowisko sprzed przemówienia. Ja się zgadzam, że oczywiście nie należy tutaj nadużywać pozycji Kościoła w kampanii politycznych. Natomiast jeśli chodzi... Ale czy politycy powinni pan, nadużywać? Jeśli pan nawiązuje do wystąpień na Jasnej Górze, to chcę powiedzieć, że od kilkudziesięciu lat jeździmy na Jasną Górę na mszę świętą, gdzie nie, spotykamy to, się. To, że politycy uczestniczą we mszy świętej na Jasnej Górze, nie ma problemu. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście z wałów jasnogórskich powinny padać słowa, ktoś chce zniszczyć nasz naród, trwającą przeszło 1000 lat wspólnotę i to, co przed nami, wybory w październiku, to będzie moment być może na bardzo długie lata decydujący. No to jest przemówienie, agitacja polityczna, która pada z Jasnej Góry, która jest miejscem świętym nie tylko dla wyborców PiSu, również dla wyborców Platformy, PSL-u, Polski 2050. I pytanie, czy rzeczywiście powinno się wykorzystywać Jasną Górę do kampanii wyborczej. No to nie jest kampania, to jest informacja, czy też teza, panie redaktorze, która jest uzasadniona, bo przecież widzimy, co się dzisiaj dzieje na zachodzie Europy, widzimy islamizację Europy, widzimy zagrożenie dla naszego suwerenności, niepodległości, naszej wiary. I myślę, że takie twarde słowa muszą paść. Jakby nie możemy owijać bibułkę bardzo niebezpiecznych ale procesów, politycy które, mogą mówić, które zachodzą co chcą. Mają na zachodzie telewizję, Europy, ale też w Polsce. Mają radia, mają swoje kampanie wyborcze. Czy rzeczywiście Jasna Góra jest miejscem do tego, żeby uprawiać agitację partyjną?
Niech pan nie przesadza. Nie ma jeszcze kampanii wyborczej, nie została ogłoszona. Nikt w kampanii wyborczej nie występuje na Jasnej Górze. Nie ma kampanii wyborczej, ale oczywiście cały czas są kolejne spotkania, kolejne wiece, jeździcie po Polsce, ale kampanii nie ma. Na Jasnej Górze jednej nie ma kampanii. Nie została jeszcze kampania ogłoszona, panie rektorze. Te słowa potępili, nie tylko odcięli się od nich, nie tylko Paulini od tego wydarzenia, którzy wydali swoje oświadczenie, ale również liczni duchowni i to wcale nie lewicowi. Ksiądz Daniel Wachowiak, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówią, to nie to miejsce i nie ten czas. Każdy ma prawo do... Jesteśmy krajem demokratycznym, wolnym, mamy wolność słowa. Każdy ma prawo swoich opinii. Była się określona uroczystość. Padły słowa, które mają absolutne uzasadnienie w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj w Europie. Mamy prawo informować o tym, co się dzieje w Europie. Jest to kluczowe pytanie, dlatego że to jest sanktuarium wszystkich Polaków, a nie wyborców PiSu. Tego typu działania, zdaniem wielu obserwatorów, przyspieszają laicyzację. Mówicie, chronimy Polskę przed laicyzacją, nie sądzę. A sami ją przyspieszacie. Tego typu oświadczenia, myślę, że twarde, ostre, ale pokazują, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i przestrzegają Polaków na przed pewnymi wyborami. Ja jeszcze raz zadam to pytanie. Jasna Góra jest ważnym miejscem dla Polski i Polaków i ja nie widzę przeszkód, żeby pewne ważne deklaracje padały również tam. No to może wszyscy politycy, jeżeli Jarosław Kaczyński może tam przemawiać, to może zaprośmy Donalda Tuska, może zaprośmy Władysława Kosiniaka-Kamysza. No jak wszyscy, to wszyscy, to babcia pan, też. To niech pan zaprosi. Znaczy, no ja nie jestem dysponentem Jasnej Góry. Ja również. Nie, ale nie przeszkadzałoby panu, gdyby Donald Tusk wygłosił przemówienie z Jasnej Góry, naprawdę? Wie pan co, no, jeśli chodzi o Donalda Tuska, to ja nie wiem, jakie on ma poglądy, bo a Władysław Kosiniak-Kamysz jest katolikiem. Raz sobie robi zdjęcia mocno. Z kapliczką, innym razem głosi poglądy o aborcji, więc myślę, że nikt dobrze, Tuska Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia na Jasną Górę. Wie pan, ja myślę, że na pewno dzisiaj Polacy mają ważniejsze tematy niż zastanawianie się, czy Kamysz, czy Hołownia powinni wstąpić na Jasnej Górze. Nie, się zastanawiamy, czy Jarosław Kaczyński powinien na niej przemawiać. To jest pewna, wie pan, pewna jednak, myślę, wiarygodność i konsekwencja poglądów, które głosi lider naszej formacji. Aha, i dlatego może, tak? I dlatego jest zapraszany tam. Po prostu. Nie, zapraszany jest przez księdza ojca Tadeusza Rydzyka. Ale za zgodą gospodarzy. Gospodarze się odcięli od tej decyzji. Panie redaktorze, jesteśmy rzeczywiście w okresie przedwyborczym, ale jeszcze nie wyborczym. Rzeczą oczywistą, że zaostrza się retoryka wszystkich formacji politycznych. Widzimy to również w Europie. Mamy prawo do przestrzegania, informowania Macie, o pewnych procesach, ja które zachodzą w Europie i w Polsce. 18-latek szykował zamach, szykował sobie pasz szachida. No tylko tak się składa, że to był obywatel RP. Wy cały czas straszycie migrantami, a tu się okazuje, że zagrożenie dla Polski tkwi w Polakach. Wie pan, trudno mi komentować informację, którą dzisiaj podała policja czy ABW. Jak rozumiem, te informacje, 18-latek, który rok temu zmienił wyznanie na islam, jest obywatelem Rzeczpospolitej Polski, nie jest migrantem. No dobrze, ale czego pan oczekuje w tym momencie ode mnie? Nie, chciałem się zapytać, po prostu czy macie w rządzie jasną politykę obserwowania radykalizującej się młodzieży, nie tylko młodzieży. ABW i policja, a nie wie pan, a nie MSZ. I drugie pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że trzeba szukać i straszyć migrantami, kiedy rzeczywiście okazuje się, że to nie migranci, ale sami etniczni Polacy takie rzeczy chcą robić? Wie pan, no nie znamy tej sprawy, ale z informacji, którą podała pana radio, wynikało, że ten człowiek miał jakieś kontakty z islamem, prawda? Ale nie w Polsce, tylko poza nim. Kontaktował się z ISIS prawdopodobnie. No właśnie, ale to niech ustali policja. PiS stało się partią milionerów? Nic o tym nie wiem, panie rektorze. Ja przypomnę, jesteśmy dla społeczeństwa i to nie jest tak, że idzie się do polityki dla pieniędzy, ale teraz już zarzuca się 152 osobom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z władzą, że spółki wypłaciły im 437 milionów wynagrodzenia. 90 osób z tych 152 stało się milionerami. Panie rektorze, my w 2016 roku, kiedy przejęliśmy władzę, podjęliśmy tak zwaną ustawę, w skrócie kominową, która ograniczyła zarobki w spółkach Skarbu Państwa o 30-40%. Uzależniliśmy również zarobki w tych spółkach od sytuacji i kondycji finansowej spółek. Więc ograniczyliśmy te zarobki w stosunku do tego, co było w czasach Platformy, o kilkadziesiąt procent. I teraz oczywiście ja się zgadzam, że generalnie, że te duże zarobki mogą razić społeczeństwo. Natomiast z drugiej strony, ile ma zarabiać ktoś, kto
zarządza spółką, która jest spółką strategiczną spółdzielnia Skarbu Państwa, która zatrudnia tysiące pracowników. Ale to samo mówiła Platforma, kiedy wyście ich zarzucali, ludzie zarabiają za dużo. Tak, panu powiedziałem na samym początku, myśmy te wynagrodzenia bardzo obniżyli, a jeśli chodzi, wie pan, czy PiS jest partią milionerów, wie pan, ja jestem w PiS-ie już od ponad 20 lat, w parlamencie jestem od kilkunastu lat i pan zapewnia pana, że nie jestem milionerem. Większość moich kolegów. To ostatnie pytanie. Będzie koalicja PiS-Konfederacja, bo na razie wszystkie sondaże wskazują, że nie da się stworzyć rządu po wyborach bez Konfederacji, niezależnie od tego, kto go będzie tworzył. No to prawda, Konfederacja wyrasta na trzecią siłę polityczną w Polsce i rzeczywiście według tych sondaży wynika, że będzie pełniła ważną rolę. Natomiast wie pan, ja jestem już w Sejmie dosyć długo i to jest formacja na dzień dzisiejszy, do której trudno przewidzieć, jaką podejmie decyzję, dlatego że praktycznie ona się w całości wymieni. No tam wejdzie 30, 40, może 50 parlamentarzystów. No ale kilku zostanie. Grzegorz Braun będzie, zupełnie, Janusz Korwin-Mikke prawdopodobnie będzie. Tak, zupełnie nowych ludzi. Ja generalnie, wie pan, no widzimy, że jest to formacja konserwatywna, natomiast myślę, że jest szereg aspektów programu Konfederacji, które są zbieżne z naszym programem. Natomiast czyli jesteście gotowi rozmawiać w wielu elementach się różnimy, ale na pewno jest to pole do potencjalnych rozmów po wyborach. Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.